Prawo i Sprawiedliwość dziś w dniu Forum Ekonomicznego zaplanowało kolejne kampanijne wydarzenia z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Tymczasem Platforma Obywatelska dziś również w Krynicy przedstawia swój program gospodarczy. Trochę tutaj weszliście w szkodę, można powiedzieć, Platformie Obywatelskiej z tymi inicjatywami. No ja czekam z zainteresowaniem, co nowego zaproponują nasi główni konkurenci. Mam nadzieję, że Platforma wróci do swoich wolnorynkowych korzeni, bo w ostatnich wielu latach ewoluowała w stronę takiej partii kompletnie bezideowej, której programu nie dawało się w ogóle określić. Natomiast my musimy zostawić opozycję jej samej. Niech oni działają najlepiej, jak potrafią, a my ministrowie, działacze, sympatycy Zjednoczonej Prawicy musimy skoncentrować się na tym, żeby ministrowie dobrze rządzili, działacze prowadzili dobrą kampanię, no ale liczymy też bardzo na mobilizację naszych wyborców. Widziałam wpis na Twitterze Sławomira Nitrasa, który mówi, że cysterny i zatrzymanie byłego szefa Orlenu to jest skoordynowana akcja i że tak PiS prowadzi kampanię. Nie, z całą pewnością CBA ani żadne inne służby nie pozwoliłyby sobie na to i my też nie zdecydowalibyśmy się nigdy na to, żeby wykorzystywać służby w kampanii wyborczej. Cysterny to co innego. Warto przypominać Polakom, jak to się działo, że co roku wedle Komisji Europejskiej kilkadziesiąt miliardów złotych wypompowywano z Polski albo w postaci karuzeli VAT-owskiej, albo w postaci karuzeli związanej z paliwami, czyli ta tak zwana osławiona mafia paliwowa. Tuż po zakończeniu kongresu Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się Kongres Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. Co powinno wybrzmieć na tym kongresie? Rzeczywiście w sobotę w Lublinie przedstawimy program na następną kadencję. O ile ta obecna kończąca się, to był czas przede wszystkim realizacji wielkich programów społecznych na czele z programem Rodzina 500+, to w następnej kadencji nacisk będziemy kładli zwłaszcza na sprawy gospodarcze, tak żeby zapewnić długofalowe źródło finansowania tych programów społecznych. Skoro już mówimy o kampanii wyborczej, Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, jest, można powiedzieć, że jest filarem tej kampanii. Czy powinien być premierem? O tym będziemy decydować po wyborach. Na razie nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, nie przesądzamy, czy to my będziemy nadal rządzić. Kandydatów na premiera jest dwóch. Jeden wymieniony przez panią jako lider całego obozu i drugi obecny premier, znakomity premier Mateusz Morawiecki. Ostatnie pytanie, panie premierze, a propos afery hejterskiej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czy pana zdaniem ta afera osłabia pozycję Zbigniewa Ziobro, szefa ministerstwa w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy? Na pewno każdy z nas ministrów jest odpowiedzialny za działania współpracowników, ale na działania, ale na dokonania pana ministra Ziobry trzeba patrzeć nie przez pryzmat jednego epizodu bolesnego i kompromitującego dla sędziów, którzy w nim uczestniczyli, tylko przez pryzmat całego czterolecia. Będzie miała ta sprawa wpływ na kampanię? Nie sądzę, żeby miała wpływ znaczący, jeżeli chodzi o poparcie, czy to dla Zjednoczonej Prawicy, czy dla opozycji. Natomiast może rzeczywiście nieco zmobilizować część takiego wahającego się elektoratu opozycyjnego. Tak czy owak, wynik wyborów do ostatniego dnia kampanii będzie sprawą otwartą. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.